Dzień dobry, dzień dobry. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać. Moje pierwsze webinarium. Dajcie znać. Super. Myślę, że możemy zaczynać. Jesteśmy wszystkie. No więc przygotowałam dzisiaj dla Was, kochani, prezentację z aplikacji ClassDojo. Jak to rozgryźć krok po kroku, jak ta aplikacja może nam pomóc w nauczaniu zdalnym, które zostało przed nami postawione, takie zadanie. Na pierwszy ogień przygotowałam dla Was właśnie krok po kroku, jak to się z tym zapoznać. I po kolei. Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać, jest rejestracja na stronie classdojo.com. Pojawi nam się okienko. Wybieramy pozycję nauczyciel. Tworzymy konto nauczyciela. Wpisujemy swoje dane. I ustawiamy hasło do aplikacji, rejestrujemy się. Wybieramy z listy szkół swoją szkołę. Ja tutaj celowo zasłoniłam dane naszej szkoły i klikamy przycisk Join this school, czyli dołącz do tej szkoły. Jeżeli szkoła nie pojawia się na liście, klikamy Change school, czyli zmień szkołę, wybieramy inną z listy. Ewentualnie zakładamy swoją, jeżeli jeszcze szkoła nie istnieje na tej platformie. Kolejnym krokiem jest informacja ze strony platformy ClassDojo, że wszystkie dane zabezpieczające są zgodne z RODO. Można tutaj sobie poczytać dokładnie i należy wyrazić zgodę na używanie aplikacji. Kolejnym krokiem jest zakładanie. Kolejnym krokiem jest zakładanie klas. Taka informacja, że nagrywam i wstawię potem jeszcze link do filmiku. Także będzie można sobie odtworzyć w dowolnej chwili. Zakładamy klasę. Po utworzeniu naszego konta i wybraniu szkoły pojawi nam się okno klasa demo i new class, czyli nową klasę. Klikamy tutaj, aby swoją klasę utworzyć. Pojawi nam się okno, w którym nazywamy swoją klasę, nadajemy jej nazwę, na przykład moja klasa to pani, klasa pani Kowalskiej. Wybieramy mniej więcej z listy tutaj, w jakim wieku są dzieci i w jaki sposób chcemy się dzielić informacjami z rodzicami. Wybieramy, czy udzielamy informacji rodzicom tylko o punktach pozytywnych. Czy wszystkie punkty, czy nie dzielimy się punktami w ogóle? Ja wybrałam, że wybieramy wszystkie, dzielimy się wszystkim tym, co się dzieje. Czyli share all points with parents. I aby ułatwić nam dalszą pracę, możemy tutaj przejść do ustawienia, które zmienia nam język aplikacji na polski. W okienku wybieramy strzałeczkę i Account Settings. Klikamy tutaj, czyli ustawienia konta. Wybieramy z listy język, tutaj z menu. Wybieramy język i region
Język ustawiamy na język polski i wybieramy strefę czasową. Kolejnym etapem jest dodawanie uczniów do klas. Klikamy Dodaj uczniów. Wchodzimy w naszą klasę, tam gdzie się utworzyła. Cofnę. Gdzież to było? Tworzenie klasy. Klikamy tutaj Nowa klasa. I dodajemy uczniów. Tu mamy klasę. I klikamy krzyżykiem Dodaj uczniów, wpisujemy ich imiona. Ja tutaj wybrałam 4. Klikamy Zapisz. Pojawią nam się ci uczniowie w klasie. I kolejnym etapem jest, który ja wybrałam, jest zapraszanie rodziców. Rodziców możemy zaprosić w dwojaki sposób. Poprzez wysłanie zaproszenia do rodziców. Wtedy na naszego maila przychodzi plik z indywidualnymi kodami do zalogowania się dla rodziców, bądź jeżeli znamy maile rodziców, możemy je tu wpisać ręcznie i wysłać zaproszenie. Kolejną opcją, jaką daje ta aplikacja, jest logowanie się przez uczniów. Bardzo przydatne teraz, gdy możemy mieć indywidualny kontakt z każdym uczniem. Wybieramy logowanie i możemy zalogować uczniów w dwojaki sposób. Tak samo. Wybierzemy login klasy albo indywidualnie możemy stworzyć kody QR dla uczniów, którzy mają telefony z aparatem. Po wybraniu opcji Choose Class Login, tego podświetlonego niebieskiego guziczka, pojawia nam się takie konto i tu wybieramy, w jaki sposób chcemy, aby uczniowie się zalogowali. W obecnej sytuacji najprostszym jest logowanie za pomocą kodu tekstowego, który jest taki sam dla całej klasy. Natomiast kody QR tworzą się indywidualnie. Za chwilę pokażę, jak to wygląda. Tutaj musimy potwierdzić, że mamy zgodę rodziców na to, żeby dzieci miały dostęp do aplikacji. Zgadzamy się, jeśli mamy taką zgodę. Można wygenerować kod QR dla całej klasy. Bądź kody indywidualne, one przychodzą w pliku na maila. Jeżeli chcemy zeskanować, wprowadzić kod tekstowy, wybieramy Confirm Text Code. Pojawia nam się kod tekstowy, który jest taki sam dla całej klasy i jest ważny ze względu bezpieczeństwa 48 godzin. Kolejną możliwością jest wysyłanie wiadomości do rodziców. Wchodzimy na stronę główną aplikacji i klikamy w zakładkę wiadomości. Możemy wysyłać wiadomość za jednym razem takiej samej treści do wszystkich rodziców bądź do każdego z rodziców indywidualnie. Kolejną fajną sprawą w tej aplikacji jest historia klasy. Co tutaj możemy umieścić? Zdjęcia, pliki, nagrania i tworzyć wydarzenia. I po kolei. Jak dodajemy zdjęcia?
Klikamy w zakładkę Historia klasy. Pojawi nam się takie okienko, klikamy w zdjęcie. Otworzy nam się okno, wybieramy Browse, czyli przeszukaj pliki w komputerze. Pojawi nam się okienko wyboru plików, wybieramy go, który chcemy i klikamy otwórz. Plik się załaduje i aby go umieścić w historii klasy, klikamy upload. Tu potwierdzenie, jeszcze jedno, klikamy wyślij i plik pojawia się, zdjęcie pojawia się w historii klasy. Kolejną możliwością jest wstawianie plików. Klikamy w stronę główną Historia klasy plik i w bardzo podobny sposób jak zdjęcie wybieramy plik z naszych zasobów komputerowych, klikamy otwórz, upload i plik pojawia się w historii klasy. Można go łatwo pobrać poprzez kliknięcie. Kolejną możliwością jest wstawianie nagrania. Jedynym mankamentem tej opcji jest to, że jest to nagranie maksymalnie 8-minutowe. Nagrywa się automatycznie kamerką, którą mamy zainstalowaną do komputera. Zanim przystąpimy do nagrywania, pojawia nam się okno Record Video. Aby rozpocząć nagrywanie, klikamy w przycisk kamerki. Tutaj leci czas nagrywania. Aby zatrzymać, klikamy stop i save video, czyli zachowaj wideo. Nagranie pojawia się w historii klas. I można go otworzyć bezpośrednio ze strony głównej. I tworzenie wydarzenia. Tworzenie wydarzenia. Wpisujemy jego tytuł, określamy czas, kiedy ma trwać. W opisie możemy wstawiać linki do różnych filmików bądź opis. Możemy zmieniać motywy i kolory tła. I kiedy ma się ukazać rodzicom przypomnienie o tym wydarzeniu. Jeżeli wszystko to już uzupełnimy, klikamy stwórz. I tak wygląda stworzone przed chwilą przeze mnie wydarzenie. To wszystko jest widoczne zarówno dla rodziców, jak i dla uczniów. Kolejną sprawą, którą można w tej aplikacji stworzyć, jest dodawanie opinii o uczniu, edycja punktów plusowych i minusowych, zmiana awatarków, czy edycja profilu ucznia i wyświetlanie raportów o uczniu. Jeżeli chcemy przyznać uczniowi jakieś punkty, klikamy na jego awatarek i pojawia nam się przy pierwszym uruchomieniu, tak to wygląda, pojawia nam się takie okienko. Wszystkie te umiejętności możemy edytować bądź usunąć, wstawić swoje. Aby to zrobić, klikamy na Edytuj umiejętności. Aby edytować te, które były fabrycznie, klikamy, najeżdżamy na to okienko i klikamy Edytuj. Jeżeli chcemy dodać nową umiejętność, klikamy na plusik z napisem Dodaj umiejętność. Pojawi nam się takie okienko. Możemy zmienić symbol u góry, nadać nazwę tej umiejętności oraz punktację. Tak jak mówiłam, możemy sobie wybrać symbol, który będzie nam pomagał określić daną umiejętność. Punktacja jest od 0 do 5 i przy minusach również.
i nadajemy nazwę tej umiejętności, zapisujemy. Analogicznie tworzymy umiejętności w minusowe w zakładce wymaga pracy. Jeżeli skończyliśmy dodawać umiejętności, bądź je skończyliśmy edytować, możemy dodać opinię o uczniu, wybierając wcześniej jego awatarka i klikając w daną umiejętność. Pojawiła nam się informacja, że Ania otrzymała 1+. Aplikacja daje nam możliwość oglądania raportów o uczniu. W tym celu klikamy w zakładkę opcje. Pojawi nam się menu edytuj klasę, wyświetl raporty, dołącz uczniów. Klikamy. Przepraszam. Tutaj mamy edycję profilu ucznia, czyli jeszcze raz. Edytuj klasę. Pojawia nam się lista uczniów. Chciałam zedytować Anię, czyli mogę tutaj dopisać jej nazwisko, wyświetlić od niej raporty albo też zmienić awatarkę. Klikamy wtedy w awatarek i wybieramy inny z listy, klikamy gotowe i zapisujemy. Kolejną opcją z tego samego menu jest wyświetlanie raportów o klasie, czyli kontrola tego, jakie punkty dane dziecko uzyskało. Możemy wybrać raport całej klasy, klikając tutaj z lewej strony całą klasę, bądź każdego ucznia z osobna. Tu akurat raport Ani. Opcja w zakładce bieżący tydzień pokazuje nam zakres czasu, jaki dany raport zawiera. Po kliknięciu tutaj w strzałeczkę możemy sobie wybrać, jaki okres czasu nas interesuje, z jakiego czasu chcemy wyświetlić raport. Kolejną opcją jest resetowanie punktów. Możemy punkty zresetować całej klasie od razu, albo wybranym uczniom. W tym celu albo zaznaczamy poszczególną osobę, albo zaznaczamy wszystkich i klikamy resetuj punkt. Do naszej klasy możemy dodać innych nauczycieli, którzy z nami współpracują. W tym celu w zakładce nauczyciele dodajemy mail nauczyciela i on dostaje zaproszenie do pracy z naszą klasą w tej aplikacji. W jaki sposób możemy sobie wyświetlać uczniów? Są różne opcje. Możemy zwiększać, zmniejszać wielkość obrazków, według jakiej kolejności mają być wyświetlani uczniowie, czy chcemy, żeby aplikacja odtwarzała dźwięki i czy powiadomienia do rodziców wysyłane są tylko o plusach, czy o tych umiejętnościach, które wymagają pracy. Zapisujemy swoje ustawienia. No i najważniejszą, myślę, sprawą w obecnym czasie jest portfolio ucznia. Na stronie głównej wchodzimy w zakładkę portfolio. Pokazuje nam się strona powitalna. Pomóż uczniom się zalogować, ponieważ jeszcze żadnego ucznia tutaj nie mam. Za chwilę pokażę obraz, jak to wygląda, kiedy uczniowie są zalogowani.
Portfolio pomaga nam segregować i tworzyć prace domowe uczniów. Jest taką jakby wirtualną teczką każdego ucznia, w której uczeń może przesyłać do nas pliki tekstowe, nagrania, zdjęcia i rysunki. Aby zadać dzieciom jakąś pracę, klikamy na Stwórz działanie. Pojawia nam się taki ekran, w którym musimy opisać, jak nasze działanie się nazywa i co chcemy, aby uczeń nam przesłał. W jaki sposób uzyskamy odpowiedź, zaznaczamy klikając na właściwą ikonę. Jeżeli to już zrobiliśmy, klikamy Przypisz do klasy. Pojawia się informacja, że stworzyliśmy działanie o nazwie Matematyka i która strona z ćwiczeń nas interesuje. Symbol aparatu oznacza, że chcemy uzyskać z powrotem jako informację zwrotną zdjęcie. Kolejne działanie, tak dla przykładu, muzyka i poprosiłam o nagranie. Przypisuję do klasy. Pojawia nam się tutaj potwierdzenie tego, co mówiłam. Lista działań. Tutaj można dostrzec, ile osób mam w klasie, ile osób już tę pracę domową odesłało. Samo to zlicza. Jakie nauczyciel ma możliwości działań w portfolio ucznia? To jest zdjęcie z mojej aplikacji, którą w tej chwili używam, na moim koncie szkolnym. Zdjęcia z dzwoneczkami oznaczają prace domowe przesłane przez uczniów, które czekają na zatwierdzenie przeze mnie. Tutaj można zauważyć prace, które zadawałam uczniom i ile osób już przesłało. Na kolejnym slajdzie jest podział na uczniów, czyli klikając w danego ucznia mogę sobie sprawdzić, co już do mnie przesłał. A tutaj jest ekran przedstawiający wszystkie prace przesłane z podziałem na dni. I tak wygląda okno, kiedy uczeń przesyła mi je do sprawdzenia. Mogę je zatwierdzić, mogę dodać komentarz albo zwrócić jako kopię roboczą z komentarzem, co jest do poprawienia. I to tak główne. I jeszcze mam dla Was, kochani, filmik, jak zakładać konto uczniowskie. Filmik jest krótki. Zapraszam do obejrzenia. Dzień dobry. Przedstawiam Państwu krótki poradnik, jak zalogować się na konto ucznia oraz jak przesyłać wiadomości z pracami domowymi. No więc zaczynamy od uruchamiania aplikacji ClassDojo. Klikamy w zdjęcie profilowe albo w ikonkę tutaj u góry i następnie klikamy Zaloguj się na inne konto. Pojawią nam się różne opcje. Wybieramy Jestem uczniem. Następnie klikamy Nie mam kodu QR. Wpisujemy ten kod, który wyświetla się w tej chwili na ekranie. On jest ważny od dzisiaj 48 godzin dla uczniów, którzy jeszcze się do tej pory nie zalogowali. Wpisujemy go tutaj. To jest poprzedni, już nieaktualny. I klikamy Sprawdź kod. Pojawia się lista klasy, szukamy swoje dziecko, wybieramy, klikamy. I już jesteśmy zalogowani. Pojawia nam się profil dziecka.
nas będą interesowały działania, klikamy. Pojawią nam się prace domowe oraz sposób, w jaki daną pracę domową należy przedstawić. Tutaj trzeba przesłać wideo, a tutaj zdjęcia. Klikamy w odpowiednie zadanie, na przykład tutaj, gdzie jest ikonka aparatu. Dbamy o zęby. I klikamy rozpocznij. Jeśli pierwszy raz uruchamiamy tę funkcję, należy nadać dostęp aplikacji ClassDojo do zdjęć. Klikamy zezwól. Włączy nam się aparat. I akurat tutaj będzie można zrobić zdjęcie. Dodatkowo można dodać jakiś opis, zapytanie. A ten mikrofonik oznacza, że można też coś powiedzieć. Jeśli klikniemy zdjęcie, przyciskając ten niebieski przycisk, wysyła się do nauczyciela. I zanim będzie przeze mnie zatwierdzony, u Państwa będzie się wyświetlał jako kopia robocza. Jeżeli są inne zdjęcia, zapytania, nagrania, które dzieci chciałyby przesłać, można to zrobić poprzez niebieskiego plusika. U mnie wyświetla się to w taki sposób, że mam tutaj pogrupowane prace domowe. Z dzwoneczkiem wyświetlają mi się prace jeszcze nie zatwierdzone przeze mnie. A poniżej mogę je też sobie obejrzeć w podziale na uczniów. Jeden podział jest na zadania, drugi na uczniów. I właśnie jeżeli ktoś chce wysłać coś niezwiązanego, nieprzydzielonego do zadań, poprzez tamten plusik czerwony pojawi mu się taki, plusik niebieski, przepraszam, pojawi mu się taki ekran i tu będzie mógł sobie wybrać, czy chce przesłać do mnie wideo, czy zdjęcie, czy dziennik, czyli tutaj może coś do mnie napisać. No rysunek, ale to rysunek tworzy się w telefonie. No i tu jeszcze raz widok zadań, które są. I tutaj można właśnie przesłać zdjęcie z nagraniem, czy z dźwiękiem. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, to proszę pytać. Bardzo dziękuję. Do nagrywania tego, co dzieje się na lekcji, używam aplikacji iSpring FreeCam. Próbuję to napisać. Link do filmiku nagranego tym programem umieszczam w historii klasy w wydarzeniu. Cały przebieg lekcji można umieścić właśnie w wydarzeniu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mogę od razu wyjaśnić. A jeśli nie, to... Bardzo Wam dziękuję. Bardzo mi miło było. Pozdrawiam.